Witamy Państwa, sobotnie przedpołudnie, to czas nieco spokojniejszy, stąd i my zabieramy dzisiaj Państwa, no właśnie, na taką wędrówkę na razie słowną, ale ta wędrówka już w przyszłym tygodniu zacznie się na dobre, bowiem rozpoczyna się kolejna, 13. już edycja Opolskiego Festiwalu Gór. Dyrektor programowy festiwalu Michał Mościcki, dzień dobry. Dzień Michale, dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się po raz kolejny, bo pamiętam, kiedy spotykaliśmy się przy jubileuszu 10. festiwalu, mówiłeś, że no to jest zawsze wyzwanie. To były jeszcze też i inne, wiadomo, czasy. Później nastąpiły czasy pandemiczne, ale festiwal przetrwał to wszystko. No i jestem ciekaw, czy ta trzynastka teraz w tej nazwie będzie rzeczywiście szczęśliwa. Czy miłośnicy gór w ogóle mają z trzynastką jakiś problem? No tak, miłośnicy gór, tego nie wiem. Wiem, że często wśród himalajstów, alpinistów przesądy się zdarzają, na pewno. Myślę, że mają swoje, jak wszyscy ludzie związani z eksploracją, sportem, na pewno mają swoje przesądy. Więc czy trzynastka okaże się szczęśliwa? No na to pytanie odpowiemy sobie w niedzielę 20 października po festiwalu. Tak mi się wydaje. No ale nie, ale nie zakładamy oczywiście. Nie zakładamy oczywiście. Tak, nie było żadnego dylematu przy tworzeniu tego programu. Proszę Państwa, to są czwartek, piątek, sobota, trzy mocno eksploracyjne, byśmy powiedzieli językiem też gór, dni, bowiem na festiwalu będzie się działo wiele. Zawsze mówisz, że też i coraz trudniej wymyśleć, ale jak patrzę na program, to widzę, że zawsze jest coś nowego, że festiwal gór jest tak jak same góry, niezwykle i ludzie gór kreatywni i jest kilka nowych pomysłów, które sam jestem ciekaw, jak się sprawdzą mniej czy bardziej, czy w ogóle zostaną na stałe w takim repertuarze. Nie było problemu z takim właśnie doborem kolejnych pomysłów? Problemu może nie było, po prostu trzeba było się troszeczkę przystosować do tego, że zmieniają się aktywności górskie, ewoluują jakby pomysły na to, jak góry eksplorować i jak w górach funkcjonować i dlatego program ewoluował w tę stronę. Zmieniają się akcenty, zmienia się sposób przede wszystkim eksploracji górskiej. Jest wszystko dużo, świat się skurczył, wszystko jest dużo łatwiejsze, a zarazem o wyzwania trudniej, bo skoro kolejka na Everest może sobie stać przez 12 godzin, tak, i ludzie po kolei mogą zdobywać jakby najwyższy szczyt Ziemi, co kiedyś było po prostu osiągnięciem ponad ludzkie siły, no to też, żeby ta eksploracja była ciekawa, żeby była wyzwaniem, żeby była jakąś nowością atrakcyjną, żeby była atrakcyjna, no trzeba te granice też przesuwać albo wymyślić sobie to wszystko na nowo. No i tak też się dzieje w górach. Padają kolejne rekordy, padają kolejne, podają nowe drogi, nieodkryte wierzchołki, biegamy, jeździmy na nartach, zjeżdżamy, latamy paralotnią, także jest pomysłów naprawdę mnóstwo i my staramy się wyłapać te ciekawe sposoby na górskie przygody. No i przedstawić je naszej publiczności. No i ciekawe, ostatnio słyszałem, czytałem też o badaniach, które mówią, że rzeczywiście potwierdzenie po raz kolejny naukowe jest tego, że w górach jest coś wyjątkowego i że kochamy góry. I to nie jest tylko nasza nacja, ale Europejczycy w ogóle. I to też jest kolejne potwierdzenie sensu organizacji tego typu przedsięwzięcia. Tak jak mówiłeś, ciągle zmieniającego się, ewoluującego, prawda? Jak w drogi wejścia na szczyt. Tak, tak, tak. Góry fascynują. Fascynują tak naprawdę od stuleci. No może nie. Myślę, że to jest tak XVII-XVIII wiek, gdzie góry zaczęto postrzegać nieco inaczej niż jakieś wypustki, które stoją na przeszkodzie karawaną przemieszczającym się z towarem. Epoka romantyzmu, która wyniosła już góry naprawdę na piedestał i myślę, że to już mamy teraz w DNA w swoim. Każde kolejne pokolenie wie, że góry no, są piękne. Patrzymy na nie już estetycznie, patrzymy na nie z trwogą, jako majestatyczne twory, ale też miejsce, które może dać dużo radości, spokoju, balansu, ale też adrenaliny. Tak, no i dlatego gdzieś ten dysonans pojawia się w momencie, kiedy, tak jak mówisz, stoi kolejka na Mount Everest, bo z jednej strony każdy chciałby tam wejść, no a z drugiej strony troszkę następuje tego zachwiania, prawda, w tym spotkaniu z tą górą i no nie ukrywajmy, że komercjalizacja też niesie za sobą koszty, prawda? Zdecydowanie. Niesie koszty estetyczne na pewno, niesie taki koszt, że te wyzwania tracą na wartości, no ale
dla nas, miłośników gór, może to być strata, dla kogoś jest to naprawdę na pewno zysk. Tak? Dla ludności lokalnej jest to z pewnością zysk, dla agencji jest to ogromny zysk. Tak, a my porozmawiajmy teraz, proszę Państwa, o programie, bo od czwartku, 17 października, ludzie gór zjadą do Opola, a miłośnicy gór, ich spotkań niezwykle setkami zapełnią, no właśnie, nie tylko tak jak za nami w tle amfiteatr i Sale Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, ale także i inne miejsca w Opolu, bo jak patrzy się na program od czwartku, to no chciałbym, żebyś powiedział nam troszkę, przybliżył. Oczywiście wiadomo, że o wszystkim szerzej mówić nie będziemy, natomiast i o tym, co dobrze znamy, jak i co poznamy nowego. Na pewno czwartek to już tradycyjnie jest dzień związany z literaturą górską. Mm-hmm. Bardzo nam zawsze zależało, żeby te akcenty literackie się pojawiały, ponieważ to jest osobny segment w ogóle, jeżeli chodzi o księgarską branżę nawet. Literatura górska, eksploracyjna, podróżnicza. Biblioteka Wojewódzka się włączyła do współorganizacji festiwalu już któryś rok i bardzo się cieszymy, że tak zaczynamy festiwal. Więc to są co roku też nowe spotkania. Bardzo kobiecy dzień, w czwartek. No tak. Jest Natalia Budzyńska i Cecylia Kukuczka. Nazwisko oczywiście nieprzypadkowe, to żona Jerzego Kukuczki, która wydała książkę Listy z Pionowego Świata. Opowiada o jej relacji z mężem, z górami, z wszystkim, co z tym jest związane. Ale jest to jej bardzo osobista historia i myślę, że bardzo poruszająca. Z kolei Natalia Budzyńska pokazuje Zakopane, jako nam kojarzące się... Świetny skonstruowany tytuł, tak. Zakopany artystek. Zakopany artystek, jest to gra słów, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. No, skupiła się z kolei na tym, jak góry, miejsce Zakopane, Podhale wpływały na artystów i jak artyści wpływali na Zakopane, bo tak pamiętajmy też o tym, że góry inspirują nie tylko wspinaczy, ale również ludzi sztuki, reżyserów, malarzy, poetów, więc to jest zupełnie inne ujęcie tematu, ale myślę, że równie ciekawe. Czyli piątek literacki, natomiast czwartek, przepraszam, literacki, natomiast piątek już też bardzo ciekawe rzeczy, które się pojawią, no i bardzo ciekawe nazwiska na piątkowy finał, no to tutaj można zacierać ręce. Tak, w piątek wracamy do sali kameralnej Matecznika naszego NCPP i tutaj naprawdę myślę, że fani przede wszystkim podróży, bo Mateusz Waligura, który zakończy ten dzień, zaczynając, no to jest persona, no to jest naprawdę, ten jego Everest. To jest ten jego Everest. To jest persona, której wszystkim śledzącym takie podróżnicze, eksploracyjne historie przedstawiać nie trzeba, ale wspomnimy, no jest to człowiek, który ma na koncie pustynę Gobi, bieguny, rowerowe eksploracje, a wymyślił sobie swój sposób na Everest. Mhm. Wystartował z poziomu zero, z depresji i po prostu przemaszerował pod całą górę i wspiął się na nią. Myślę, że jego refleksje będą podobne do tych naszych sprzed chwili odnośnie eksplorowania Everestu i wszystkich 8000ników i komercyjnych, ale pozwólmy jemu o tym opowiedzieć. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Ale to będzie piątkowy finał, tak, ale wcześniej też finał. Kilka rzeczy wcześniej, bardzo fajnych się wydarzy. Wcześniej bardzo, bardzo ciekawe spotkania. Na pewno dla tych, którzy chcą w ogóle zacząć przygodę ze wspinaniem. Pomyśleli sobie któregoś razu, będąc na przykład na naszym festiwalu, że kurczę, może bym spróbował swoich sił. Pierwsze spotkanie tego dnia jest właśnie dla nich z Rafałem Olendrem z klubu Zerwa. O tym, jak w ogóle zacząć się wspinać, z kim w Opolu można się wspinać, gdzie. Myślę, że to jest wartościowe, żeby móc dowiedzieć się, że mamy warunki tutaj w Opolu ku temu, żeby swoją przygodę olimpijską rozpocząć. Olimpijską ścieżkę wspinaczki naszej złotej medalistki. Dokładnie olimpijskiej, tak. Którą dokładnie mamy tak. Chociażby tak. W Toyota Parku, prawda? Tak, no. Która zresztą była też gościnią naszego tak. Festiwalu i bardzo się z tego cieszymy, że trochę jej wywróżyliśmy ten medal. No. Oczywiście żadna w tym nasza zasługa, ale zawsze ale bardzo się przypiąć. Bardzo kibicowaliśmy. Tak, potem przenosimy się w Tatry. W Tatry, które są bliskie nam, ale są, mam wrażenie, też często nieznane. Ich takie dzikie oblicze właśnie przedstawi nam Jan Krzeptowski-Sobała. To jest przewodnik górski, podcaster, też youtuber, który w przepiękny sposób o Tatrach opowiada. Żyje nimi i naprawdę skrywają wiele tajemnic, które on zna i myślę, że się z nami nimi podzieli. Na pewno to człowiek, który wie, gdzie postawić krok schodząc ze ścieżki, prawda? Tak, żeby znaleźć tak. Inne miejsce. Tak, tak jest niesamowity tak jest. W swoich albo, opowieściach. No. Albo czego unikać, żeby nie spotkać na przykład włochatego przyjaciela, który może mieć inne plany niż wobec nas. Ale wspomnieliśmy już akcent sportowy. Tak, tak. Akcent sportowy również będzie. Jest to Olga Kosek. To jest
dziewczyna, która specjalizuje się we wspinaczce lodowej, takiej z czekanami dosyć poważnej, siłowej, mocnej, ale również interesującej, widowiskowej na pewno dyscyplinie. Całe środowisko lodowego wspinania bardzo się stara, żeby ta dyscyplina została włączona do zimowych igrzysk olimpijskich. Myślę, że im się to uda, patrząc na działania MKOL-u, który próbuje trochę odświeżać formułę igrzysk, jest duża szansa na to. Odbywają się Puchary Europy, Puchary Świata, w których Olga właśnie zdobywa medale i sukcesy, jest w kadrze narodowej i opowie nam o tym. Zimą w Polsce również mamy świetne warunki do uprawiania tego sportu, więc Anusz, ktoś poczuje się zainspirowany. Mamy jeszcze Marcina Tomaszewskiego, to jest legenda big wallowego tak zwanego wspinania w Polsce, to jest wielkościanowe wspinanie, jak nazwa wskazuje. Marcin jest pionierem, naprawdę ogromne sukcesy, wspaniałe drogi na całym świecie. On sobie sukcesywnie podnosi poprzeczkę, bo wybiera jako destynację Grenlandię, tutaj jest Alaska, to są naprawdę Norwegia, to są ciężkie warunki meteorologiczne do wspinania, ale no, niezrażony tym próbuje swoich sił i naprawdę padają nowe drogi. Myślę, że to są też również ciekawe opowieści. Tak. Przez lata też jednym z charakterystycznych elementów festiwalu były różnego rodzaju też warsztaty. Bardzo różnie, prawda, one przebiegały. Pamiętasz, warsztaty tutaj na scenie były bardzo różne, pierwszej pomocy, różnego rodzaju też oczywiście tych elementów dla początkowych wspinaczy i tak dalej. I to też był taki element charakterystyczny dla naszego festiwalu. Też wplatacie i takie elementy też w tegoroczną edycję. Tak, warsztaty to jest świetna forma, która się sprawdza co roku. Tam naprawdę pojawiają się osoby, które są żywo zainteresowane tematem, są aktywnymi uczestnikami tych warsztatów i zawsze się serce raduje, jak widzimy właśnie warsztatowiczów, którzy z wypiekami po prostu realizują. Tak, godziny realizują. To był problem, żeby ich zagonić, bo spotkania tak, już trwały, tak, prawda? Tak, tak, tak. Pytają o każdy detal, są naprawdę bardzo zainteresowani. W tym roku również przygotowaliśmy warsztaty. Przygotowaliśmy nawet warsztaty dla dzieci, więc zaczynamy tę sobotę bardzo wcześnie, bo o 12. Rob Maciąg wydał książkę o górach, która właśnie literalnie tak brzmi ten tytuł, książka o górach dla dzieci. Opowie o tym i przeprowadzi warsztaty z dzieciakami również, więc zapraszamy serdecznie o 12 w sobotę. To są pierwsze akcenty warsztatowe. Kolejne w tej samej godzinie 12 już dla starszych Parku 800-lecia. Jacek Matuszek, doskonały wspinacz i paralotniarz, zaprasza wszystkich do spróbowania swoich sił z paralotnią. Oczywiście nie będziemy latać nad Opolem, będziemy z poziomu gruntu bawić się paralotnią. Każdy będzie mógł spróbować założyć skrzydło i tak zwaną metodą takiego ground handlingu spróbować, jak skrzydło się zachowuje, jak reaguje wiatr, czytać chmury i posłuchać opowieści, jak zacząć swoją przygodę. Jacek jest już teraz... Jacek w różnych rolach na festiwalu tak, występował. Tak, prawda? Teraz już tandemowo lato nawet, więc będzie można się dowiedzieć, jak z Jackiem polecieć na przykład, żeby móc spróbować swoich... Zobaczyć, czy w ogóle jakby to jest dla nas, tak? Czy się nie boimy, czy to jest coś fascynującego, a zapewniam, że jest. Więc 12. Park 800-lecia warsztaty z Jackiem i wracamy do NCPP i tutaj będą warsztaty, które przygotował klub wspinaczkowy, klub sportowy Zerwa z Opola. Łukasz Szwarczyński o wspinaniu z asekuracją własną, to już bardziej takie specjalistyczne dla tych, którzy już troszeczkę rozpoczęli swoją przygodę ze wspinaniem, ale chcieliby ugruntować wiedzę, zdobyć tej wiedzy więcej, albo po prostu zobaczyć, na czym to wszystko polega. Potem Marek Tabisz o 15 opowie o czytaniu komunikatów lawinowych. Coś, co jakby kuleje troszeczkę niestety, to muszę z przykrością przyznać, czyli wyruszamy zimą w góry, mamy komunikaty lawinowe, nie do końca wiemy, jak je czytać, jak przewidywać to, co się może wydarzyć. No z przykrością też stwierdzam, że do tych wypadków dochodzi, więc lepiej w tę wiedzę się zaopatrzyć. A Arek jako doświadczony instruktor na pewno w świetny sposób to przekaże, więc zapraszamy wszystkich, którzy zimą planują eskapady. I startujemy dalej. 16. przenosimy się w Góry Szymszak. Wojciech Walas opowie o swojej ostatniej wyprawie. To są bardzo nieodkryte tereny, nieznane, nieopisane, więc myślę, że to będzie fascynujące spotkanie, tak myślę, bo wszystkie himalajskie główne szczyty oczywiście znamy, słyszeliśmy o nich, widzieliśmy na tysiącach fotografii, filmów, a to są rejony, których nie znamy, są totalnie
nie odkryte. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. No zawsze też tym elementem, przypominamy, były różne projekcje od legendarnych filmów fabularnych przez dokumenty. Wielokrotnie goście sami pokazują te swoje filmy. No i bardzo jestem ciekaw znowu tej projekcji, bo Karakoran to już chyba wszyscy dokładnie miłośnicy oczywiście wiedzą o co i o kogo chodzi przede wszystkim, prawda? Tak. Ultramaratony górskie to jest już naprawdę niezwykle popularna dyscyplina, sposób życia nawet bym powiedział. Myślę, że ultramaratończycy, którzy po górach się poruszają, no mają specjalny, jak to się mówi teraz modnie, mindset do tego. A to jest opowieść o Szymonie Makuchu, który wymyślił, że wspomagając chorą dziewczynkę, przebiegnie ponad 1000 km w Karakorum, a Adrian Dmoch to pięknie sfilmował i to jest bardzo wzruszająca opowieść o tym, czym jest bieganie długodystansowe, ale przede wszystkim czym jest empatia, czym jest chęć podzielenia się swoim talentem, swoją energią, swoją siłą z kimś innym. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne. No i przyszedł finał powoli naszej rozmowy, jak i finał festiwalu. Sobota wieczór zapowiada się rzeczywiście intrygująco i w niezłych rytmach. W niezłych rytmach. Całość zakończymy koncertem. To jest pewno nowum. Nie zawsze nam się udawało połączyć muzykę i wspinanie, a w tym roku nam się to wyjątkowo udało. Bo o 20 fajnie się zacznie. Tak, o 20 jeszcze spotkamy się z Oswaldem, posłuchamy z Oswaldem Rodrigo Pereirą, posłuchamy o jego ostatniej wyprawie z Bartkiem Ziemskim, czyli dwóch szalonych gości, którzy ruszają na 8-tysięczniki i na lekko... To jest idealne wprowadzenie do finału. Na lekko, bez pomagania tlenem zdobywają te 8-tysięczniki, a Bartek jakby w ramach rozrywki zapina narty i zjeżdża z tych 8-tysięczników. Dosłownie w taki sposób o tym opowiada. Oswald to wszystko kręci i montuje, więc to będzie taka opowieść. I jakby komuś było mało, no to potem zaczynamy tańce. Zaczynamy tańce, 21.30, znany nam wszystkim i lubiany, znani i lubiani, Jarecki i DJ BRK. Myślę, że zarówno miłośnikom gór, jak i Opolanom przedstawiać nie trzeba. Jarek jest też aktywnym wspinaczem, związanym ze środowiskiem, sam się wspina i myślę, że to jest idealne połączenie. No i drodzy Państwo, proszę sobie zarezerwować czas teraz w sobotę i już pomyśleć o tym, jak skreślić sobie w kalendarzu rezerwację na czwartek, piątek i sobotę 17, 18 i 19 października, bo ta trzynastka, mam, Michał, absolutnie pewność, że na pewno nie będzie to szczęśliwa, a wręcz odwrotnie, że będzie to trzynastka, którą się zapamięta, jeśli chodzi o festiwal. Okej, okay, jest taka szansa. Oby tak było. Michał Mościcki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, dyrektor programowy tegorocznej edycji Opolskiego Festiwalu Gór, naszym i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Do zobaczenia.